Damian Nowak to obecny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 i były wiceprzewodniczący Rady Powiatu w poprzedniej kadencji. Mandat uzyskał z list PO. Damian Nowak najprawdopodobniej zostanie nowym szefem Miejskiego Centrum Kultury. Z tego, co udało nam się ustalić, były już w tej sprawie konsultacje ze związkami zawodowymi tej placówki. Urząd Miasta póki co nie zaprzecza i nie potwierdza. Na razie nie ma jednak podpisanych dokumentów. Otrzymaliśmy jedynie informację, że są czynione kroki w kierunku powołania nowego dyrektora placówki.